Siemaneczki, siemeczki, jestem Grabiaka. W dzisiejszym odcinku nagrywamy sobie świątecznego vloga. Mamy dzisiaj 21 grudnia, a dokładnie środa. Właśnie sobie skończyłem lekcje zdalne. Idę zaraz na dwór sobie coś porobić ciekawego. Myślę, że możemy zaczynać ten film. Pamiętajcie tylko o tym, żeby zostawić suba, łapkę w górę, komentarz jakiś miły. No i lecimy. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj oczywiście sprzęt ciężki. Ten sam, co oczywiście co roku. Napęd na tył, niestety. Albo i też stety, ale bardziej bym powiedział niestety, bo dość często się na tym śniegu kopia, a jednak ten przód by się w sumie przydał. Może weźmy sobie troszeczkę odśnieżmy. Faktem, ja już tutaj odśnieżałem, można zobaczyć. To jest wszystko odśnieżone, ale tak sobie dla tradycji, znaczy dla tradycji, tak, po prostu dla świętego spokoju przejedziemy. Trzeba niestety ręcznie tutaj przestawić wszystko pięknie, żeby to było prosto. I zaraz tutaj będziemy jeździć. Potem zrobimy sobie świąteczny kulik. Oto z tego, a to ze względu na to, że tutaj z tyłu znajduje się hak, na który można coś oczywiście podłączyć. No jak mogliście usłyszeć, Freja niestety nie umila mi tego jeździenia, bo ona niestety nienawidzi, jak jeżdżę ciągnikiem, nie? Freja? Nie? Ty nie lubisz, nie? Jak odpalam. Bo ty szczekasz. Pies sąsiadów też, jak słychać, szczeka. Nie? Oj, ty to jesteś naprawdę frejcia. Siadaj. Siadaj, dobry piesio, dobry. Daj łapkę. O, ole, o, mokro masz łapę. Dobry piesio, dobry. Chodź, hop. Dobra. Idziemy sobie teraz z Nikolą pojeździć na sankach, co mam przed chwilą mówiłem. Trzeba podłączyć. I możesz mnie nie wiem? Możesz mnie nie wąchać? Tylko zawleczkę. Ma dzisiaj kolejny dzień, a dokładnie 23 godzina 10. I dzisiaj mamy taki plan, żeby kupić dla mamy oraz dla Nikoli, mojej siostry, która jest za ścianą, więc nie chcę mówić jakoś mocniej głośno. Prezent oczywiście na święta. Ale zanim to zrobimy, mam tutaj ciekawą rzecz, a dokładnie oj, kalendarz adwentowy. I odwiążmy sobie dzisiaj czekoladkę, a dokładnie oczywiście 23. Może pokażę wam. Mamy tutaj taki kalendarz. No i tutaj mamy czekoladkę numer 23, którą właśnie teraz sobie otworzymy. I potem czekoladką mamy bucika. Takiego fajny. Jak można zobaczyć, 24 jest dość duży, bo zajmuje taką całą część. Ale idziemy sobie może teraz tą. Testujemy. Czekoladka, czekoladka. Smakuje jak zwykła Milka. Słuchajcie, jako że jutro święta, to mam tutaj parę prezentów, które chciałbym wam pokazać, co kupiłem. Więc dla babci kupiłem taką obudowę, taką granatową. Tego nie widać na aparacie, ona jest granatowa. Kupiłem ją dla babci, dla iPhone'a 5, bo miała już taką wyblakłą, swoją starą, więc stwierdziłem, że jej się przyda. Tak samo kupiłem obudowę mojej mamie. Macie tutaj zdjęcie z Mobilfoxa, taka ładna, ale mówię tak trochę ciszej, żeby nie słyszała. Mało tego, dla mojej siostry mam jeszcze też jeden prezent.
a dokładnie taką szczotkę, którą już pisała kiedyś też. Mówię cicho, bo jest za ścianą. Taką mam szczotkę, ją też zaraz zapakujemy. Też bym miała, się cieszy i powiedziała, że chciałaby taką mieć tam, napisała w liście do Mikołaja, wiadomo jak to, o co chodzi. Tak więc teraz sobie na się zapakowanie i pokażę wam zaraz, jak ładnie mi się udało zapakować. Jak widać, prezent dla babci już jest zapakowany, pięknie, ładnie, wszystko opakowane. Tak więc co, widzimy się w następnym dniu. No i siema, dzisiaj 24 grudzień, jest godzina prawie że 15. Pokażę wam może teraz, co się znajduje w 24 czekoladce. 24 czekoladkę mamy w tym miejscu, tak więc otworzymy ją sobie teraz. No i mamy piękną tutaj choineczkę. Sobie teraz ją skonsumuję. I zobaczcie, na święto dostałem taki oto zestaw śrubokrętów. Bardzo fajny, już miałem okazję sobie przetestować. Rozkręcimy sobie maka. No oczywiście go przeczyściłem i teraz ładnie, czysto działa. Już nie ma kurzu żadnego, jeszcze troszeczkę tylko bateria brudna, ale on tak jest do wymiany już niestety. Mogliście zauważyć, mam tutaj także jeszcze jeden prezent dla mojego taty. Dokładnie taką ładowarkę. Sieją mi do telefonów, do samochodu, którą się przyczepia na chłodnicę. No na to, co tam, wiecie, chłodzi, o, tak to powiem. Taka, proszę zobaczyć, Xiaomi ładowareczka. No i teraz ją zapakujemy w prezent świąteczny. Znaczy w prezent, w papier, przepraszam bardzo. Prezent został zapakowany, ładowareczka piękna zapakowana. No i teraz tylko zostało tutaj troszeczkę ogarnąć, bo jest burdel. Dlatego, że zaraz jadę na Wigilię do jednej babci i w sumie też drugiej, no to oczywiście się muszę przebrać. Nie jest to zły strój, ale lepiej coś lepszego na Wigilię, nie? O! No i od razu człowiek jakoś tak się świeżej czuje. Słuchajcie, dwa ostatnie prezenty, które udało mi się zdobyć w tegorocznych świętach. Tutaj mam taki dysk terabajtowy do komputera, a to ze względu na to, że mój się zepsuł, a dokładniej przypadkowo go sformatowałem, no i żeby odzyskać danie, trzeba było go rozkręcić i on się już w tym momencie do niczego nie nadaje, więc dostałem sobie taki nowy dysk. I fajnie, bo tamten miał 500 giga, a ten ma terabajta, tak więc zawsze trochę więcej. Drugą rzeczą, którą tutaj mam, to słuchawki od SteelSeriesa, Arkisy 9, wirelessy. I jak można się domyślać, oczywiście będzie ich unboxing u mnie na kanale w niedługim czasie, tak więc myślę, że możecie się spodziewać fajnej recenzji.